Witajcie, zacni ludzie. Szokujące informacje nam tutaj wypisują ostatnimi czasy portale internetowe. Rakieta SpaceX uderzy w Księżyc. Wiemy, kiedy to nastąpi. Rakieta SpaceX na kursie kolizyjnym z Księżycem. W Srebrny Glob uderzy Falcon 9. Rakieta Elona Muska wyląduje przypadkowo na Księżycu. Nikt tego nie planował. Rakieta Falcon 9 od SpaceX na kursie kolizyjnym z Księżycem. Coś niesamowitego nam się tutaj szykuje. No ale dobra, przeczytajmy, o co chodzi. W jednym z tych fascynujących artykułów. A więc tak. Rakieta należącej do Elona Muska firmy SpaceX, która od kilku lat porusza się po chaotycznej orbicie między Ziemią a Księżycem, ma uderzyć w powierzchnię naszego satelity. Zderzenie z Księżycem przewiduje się na 4 marca. Będzie to pierwsza sytuacja, w której spadnie na niego kosmiczny odpad. SpaceX, amerykańska firma przemysłu kosmicznego Elona Muska, wypuściła bezzałogową rakietę Falcon 9 7 lat temu. Wyniosła ona na orbitę okołoziemską sondę Deep Space Climate Observatory, mającą sprawdzić prognozę pogody w kosmosie. Na Ziemię wróciła po latach jedna część Falcon 9, druga, z uwagi na braki w paliwie umożliwiające wejście w naszą atmosferę, pozostała w kosmosie, nie mogąc jednocześnie wyrwać się z układu między Ziemią a Księżycem. Resztki rakiety stają się kosmicznym odpadem poruszającym się po chaotycznej orbicie. Czytamy dalej. Resztki rakiety SpaceX uderzą w Księżyc. Ekspert wskazał termin. Bill Gray, ekspert piszący oprogramowania do śledzenia obiektów w kosmosie, jest przekonany, że pozostałości rakiety są teraz na kursie kolizyjnym z Księżycem. Wskazał, że do zderzenia może dojść 4 marca. To pierwszy niecelowy przypadek, o którym wiem, powiedział Gray, cytowany przez Guardiana. No i teraz najlepsze z tej całej historii jest właśnie to, co sobie tutaj czytamy na końcu. Kolizja, pierwsza taka w historii, będzie szansą dla naukowców, którym najbardziej zależy na zrozumieniu obecności lodu na biegunach Księżyca. Szacuje się, że rakieta uderzy w Księżyc z prędkością 2,5 km na sekundę. Uderzenie rakiety nie będzie jednak widoczne z Ziemi, dojdzie do niego po ciemnej stronie Księżyca. Dokładnie miejsce nie jest możliwe do ustalenia. Aha, okej. Ale szkoda, że tego nie zobaczymy. I teraz tak, słuchajcie, to nie chodzi o to, że zobaczyłem jakiś artykuł i znowu sobie znalazłem okazję, żeby się trochę ponabijać, wiecie, jak trochę sarkazmu i tak dalej, nie? Tylko, wiecie co, pytanie numer jeden, po co takie artykuły w ogóle są pisane? Artykuły o czymś, co gdzieś tam daleko w niedostępnej dla nas przestrzeni kosmicznej ma się odbyć i to jest nagłośnione, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, ponieważ i tak nikt tego nie będzie w stanie zobaczyć, bo nastąpi to w takim miejscu, które jest niedostępne. Czyli w tym przypadku ciemna strona Księżyca, której oczywiście ciemna, czy też ta druga strona Księżyca, której oczywiście z Ziemi nie widać. Więc jaki jest sens tej całej opowieści? No, ciekawostka, wiadomo, dla astronomów i tak dalej, chociaż astronomowie niestety nie skorzystają, bo astronomowie sobie nie poobserwują tego zjawiska. I teraz druga kwestia. Ile to już razy słyszymy o tych różnych dziwnych wydarzeniach, które są związane z podbojem kosmosu? Słyszymy o tym. Jest to nagłaśniane w mediach, w internecie, wszędzie. Ale się okazuje, że z jakichś tam przyczyn jest to dla nas niedostępne. Nie możemy tego zobaczyć, nie możemy tego zarejestrować. A jak już ktoś może, to jest to bardzo ciężkie do odtworzenia i tak dalej, i tak dalej. No i potem ludzie się dziwią, że na przykład takie osoby jak ja są, no mówiąc delikatnie, sceptyczni, jeżeli chodzi o cały podbój kosmosu. I na przykład z przymrużeniem oka mówią o tym i te poglądy nie do końca są lubiane przez większość, ponieważ większość by chciała, żeby cały czas wierzyć we wszystko, co się tylko na temat podboju kosmosu w tym wypadku usłyszy, a są tacy ludzie, którzy po prostu poprzez tego typu kwiatki no podchodzą do tego naprawdę, naprawdę z przymrużeniem oka, nie? I teraz kwestia, po co to wszystko jest robione, nie? Bo dla mnie tego typu artykuły to nic innego jak taki
swojego rodzaju przypominacz, że ten kosmos i ten cały jego podbój to jest jak najbardziej wszystko prawda. Tylko nie do końca tak jesteś w stanie to wszystko móc obserwować, bo to się tak akurat dzieje, że się nie da tego zobaczyć, bo na przykład rakieta spada tam, gdzie jej nie będzie można zobaczyć. No, ja mam chociaż nadzieję, że ten łazik, którego Chińczycy wysłali właśnie na tą niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca, że ten łazik chociaż biedny będzie mógł zobaczyć, jak ta rakieta tam uderzy w ten srebrny glob. Aczkolwiek miejsce spadku tej rakiety, miejsce zderzenia z Księżycem nie jest znane, to nie wiem, czy ten łazik też będzie w stanie to zarejestrować. Zobaczymy. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.